Telewizja w Polsce.pl, Dorota Łosiewicz, to jest kolegium redakcyjne. Witam państwa bardzo serdecznie. Trzecia odsłona kolegium redakcyjnego, a ze mną komentować będą wciąż Agata Puścikowska, gość niedzielny Polskie Radio 24, Jacek Łęcki, Telewizja Polska, Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy, Ziemkiewicz Info, Piotr Kusznieruk, Trybuna Info. I teraz porozmawiamy o wątku, który być może wywoła państwa emocje. Komu zależy na szkalowaniu Polski? O to chciałam zapytać. Co jakiś czas mamy takie do czynienia z takim zakłamywaniem historii Polski, nie tylko Polski. Oczywiście najświeższa odsłona tego zakłamywania to tekst Maszy Gessen w New Yorkerze. Komu to służy, Agata Puścikowska? Wiesz, to jest trochę takie właśnie wróżenie z fusów, komu to służy. Ja bym nie chciała tutaj rzucać jakichś grubych słów, a ja sobie myślę, że dobrze, że w końcu zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób się bronić, a nie tylko bronić, ale wychodzić do defensywy. Do ofensywy, z defensywy, która była przez wiele lat, i po prostu mówić prawdę o sobie. I mówić prawdę otwartym tekstem, konkretnie piętnować pewne nadużycia i kłamstwa na nasz temat. I przyznam szczerze, że nie jestem osobą, która historii nie zna, i zawsze mi historia pasjonowała, ale dopiero kiedy zaczęłam grzebać w archiwach przeróżnych i pisać i wchodzić jakby głębiej w tematykę, chociażby właśnie Holokaust i ratowanie Żydów przez Polaków, to dopiero wtedy dostałam takiego nerwa po prostu, w jaki sposób można prawdę historyczną, bogatą, piękną prawdę historyczną o Polakach, po prostu zohydzić. I no i to jest wstrząsające rzeczywiście dla mnie. Było taki moment właśnie, gdy ja właściwie z każdych kart archiwów, często, które były wcześniej nieotwierane, nikt w ogóle się nad tym nie zastanawiał, bo dla wielu osób po prostu było to tak naturalne, i w tym momencie gdzieś kolejny tekst czy kolejna wypowiedź, prawda, o wstrętnych Polakach. No to jest po prostu nieuczciwe, ale naprawdę tutaj trzeba się zastanowić, jak jeszcze bardziej, mocniej mówić o sobie prawdę, dlatego że jeszcze teraz żyją uczciwi ludzie, żyją, pamiętają ludzie wojnę i te czasy. Co się stanie, gdy ich po prostu zabraknie, tak? Kto w ich imieniu powie prawdę? Czy ta prawda będzie słyszana w Europie? Nie dalej jak tydzień temu dosłownie spotkałam się z panią Barbarą w Warszawie, która, rocznik 32, przeurocza osoba, która przeżyła getto, jest Żydówką, i po prostu jej opowieść była wstrząsająca. Ona opowiadała o dziesiątkach i dziesiątkach i dziesiątkach osób, które jej pomagały. Uwaga, to nie było zawsze tak, że te osoby ją nosiły na rękach. One czasem były obcesowe w stosunku do niej, małej dziewczynki. Były po prostu wręcz takie, no, złe słowa, agresywne, ale no, nie były zawsze po prostu takie, powiedzmy, powiedziałabym, nie wiem, macierzyńskie, prawda? Ale ona podkreśla to, po prostu były brutalne czasy. Swoich dzieci, polskich dzieci też, no, niestety takie czasy były, nie traktowały te osoby idealnie, ale ona mówi, ma świadomość, że ile narażały siebie, że narażały swoje życie. I no ale cóż, pani Barbary, jeszcze przed wojną Irenki, obejrzyła jak najdłużej, tak? Ale no, takie świadectwa w pewnym momencie znikną w sposób naturalny, tak? Świadków nie będzie z nami. I co wtedy? I to jest nasze zadanie. No dobrze, ale historia jest spisana, nie muszą żyć świadkowie, żebyśmy znali historię. Rafał Ziemkiewicz, czy argumenty historyczne służą polityce? Po prostu tutaj to, o czym mówiła Agata Puścikowska, ratowanie Żydów na przykład z getta warszawskiego wymagało sieci tysięcy osób, żeby uwolnić jedną osobę, tak naprawdę osób, są współpracujących, wspierających i tak dalej. Dlaczego w ogóle Polacy ciągle muszą udowadniać rzeczy oczywiste, Rafał Ziemkiewicz? Dlatego, że to jest polityka, no to jest wojna. Na wojnie prawda pada pierwszą ofiarą, więc w ogóle nasze zdziwienie, że przecież było inaczej, dlaczego tak mówią, jak było inaczej, jest jakieś takie naiwne. My zawsze jak dzieci we mgle, no. Opowiadali mi ludzie z Polonii amerykańskiej, jak próbowali w Ameryce zbudować pomnik Katyński przed upadkiem Związku Sowieckiego. Co się natychmiast stało? Natychmiast się objawiła jedna z lepiej opłacanych kancelarii adwokackich w Chicago i wytoczyła im proces w imieniu ambasady sowieckiej, ponieważ w Ameryce obowiązywała wersja, że Katyń to jest zbrodnia niemiecka.
I to nieważne, że prawda jest inna i że później nawet sam Kongres Stanów Zjednoczonych przyznał, że jednak sowiecka, trzeba to było udowodnić przed sądem, a Polonii na to nie było stać. Otóż dopóki Polska nie ma instrumentarium prawnego, żeby wytoczyć proces New Yorkerowi, co jest kosztowne, trudne, i żeby Masza Gessen musiała zapłacić grube miliony za swoje oszczerstwa, to my ich możemy pocałować, no, powiedzmy tak. A nie mamy takiego instrumentarium, ponieważ jedyne, cośmy zdołali urodzić, to ustawę, która mówiła, że jak ktoś nakłamie na temat Polski w Ameryce czy w Rio de Janeiro, to my go pozwiemy do naszego sądu rejonowego. I tyle. No więc siedzimy jak te dzieci bezradne, nie rozumiejąc, że to nie jest jakiś błąd, że to nie jest jakieś nieporozumienie, tylko po prostu na przykład, jeśli mówimy już o tym konkretnym przypadku, bo sprawa jest wielowarstwowa, to jest gra polityczna na wielu poziomach, no z różnych powodów jesteśmy wygodnym wrogiem i wygodnym kozłem ofiarnym. Ale w Nowym Jorku jest gang, który się nazywa Światową Organizacją Restytucji Imienia Żydowskiego, który nas chce huknąć na bardzo grube miliony. Nie ma do tego podstawy prawnej, no bo nie ma czegoś takiego w prawie międzynarodowym, żeby ktoś dziedziczył po przynależności plemiennej, że majątek po kimś, kto umarł bezpotomnie, należy do państwa, w którym umarł. Ale jest zgoda moralna co do tego, że ofiary, zbrodniarz nie powinien dziedziczyć majątku po ofiarze swojej zbrodni. W związku z czym w oczach całego świata trzeba z nas zrobić sprawców Holokaustu. I ten artykuł takim przesunięciem granicy, bo my się teraz pocieszamy, no ale i Muzeum Auschwitz, i nawet tam, prawda, i nawet ten pan z tego, z Kongresu Żydów Amerykańskiego zaprotestowali, że nie, że to nieprawda, że to nie Polacy, nie 3 miliony. Ale w cieniu tego już równie kłamliwa teza o 200 tysiącach wymyślona przez pana Grabowskiego, fake historyka, już przechodzi. To jest, to nie wiem, no dla mnie my jesteśmy ślepi i głupi po prostu i nie rozumiemy kompletnie, co się dzieje. Gdybyśmy próbowali takie instrumentarium prawne stworzyć, jakim mówi Rafał Ziemkiewicz, pewnie byłby krzyk na cały świat, że oto Polacy zamykają usta naukowcom i nie pozwalają im mówić prawdy historycznej. Zapewne tak by było. Piotr Kusznieruk, jak widzi tę sprawę, historia na usługach polityki? Powiem w ten sposób, no, historia nie jest ani czarna, ani biała, tak jak nie ma ludzi idealnych, dobrych i do końca złych. W takiej sytuacji jak II wojna światowa postawy ludzi były różne, dobre i złe. Polacy się zachowywali w naprawdę bardzo dużej większości rewelacyjnie. Było kilku bandytów, którzy po prostu zachowywali się źle. Należy, że tak powiem, zwrócić na to uwagę, że taka sytuacja jest. Natomiast z pewnością na tego typu uogólnianie, no, powinniśmy reagować. Pojedyncze przypadki nie są tożsamością narodową. Ale Polacy na pewno nie są twórcami Holokaustu i nie można im tego przypisywać. Ale, to znaczy, ja powiem w ten sposób, tak jak w przypadku artykułów, no, będą się pojawiały w przestrzeni medialnej tego typu publikacje, które są publikacjami skrajnie kłamliwymi i złymi. Z nimi należy walczyć. To, co pan redaktor Ziemkiewicz powiedział, no nie mamy za dobrych narzędzi i niezbyt dobrze funkcjonuje w tym zakresie państwo, żeby takie artykuły eliminować z przestrzeni publicznej. Niestety tak to działa. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że raz na jakiś czas tego typu publikacja się pojawi. Nie tworzy ona całkowitego wizerunku o Polakach. My powinniśmy pokazywać też naszą narrację, jak to wyglądało i ilu Polaków było zaangażowanych w ratowanie Żydów w Polsce. Tego nie tylko nie potrafimy się bronić, ale również nie potrafimy sprzedawać własnej prawidłowej narracji, która pokazuje takie postacie, które zna cały świat. No tak, ale czasem trudno uwierzyć, jak można z Polaków zrobić sprawców Holokaustu. Niektóre kłamstwa są tak nieprawdopodobne, że aż ciężko uwierzyć. Jacek Łęski, jak się bronić, jak reagować w takiej sytuacji? No tutaj cała lawina reakcji była w przypadku artykułu New Yorkera. No była cała lawina reakcji, no i przyniosła jakiś tam ograniczony skutek w postaci takiej, że New Yorker musiał ten tekst poprawić. W postaci zmiany jednego zdania. No lepszy niż nic, ale prawda też jest taka, że gdyby nie to, że Rada Języka Polskiego teraz zakwestionowała nawet to słowo, to powiedziałbym, że jesteśmy 50 lat za Murzynami, jeśli chodzi o walkę o prawdę historyczną na temat Holokaustu. Znaczy, jako prowadząca muszę zaprotestować całkowicie przeciwko używaniu tego słowa, gdyż ono jest absolutnie niewskazane. Muszę cię upomnieć, drogi Jacku. Absolutnie. Za radą profesora, który wymyślił tą całą szajbę, i powiedzmy, jesteśmy 50 lat za czarnymi.
w dziedzinie obrony własnego dobrego imienia w kontekście Holokaustu, bo w czasach, kiedy pojawiały się publikacje kłamliwe absolutnie o tym, co Polacy robili, jak ta historia wyglądała, to myśmy byli w głębokich czasach PRL-u i naprawdę bardzo często ciężko się było bronić na arenie międzynarodowej. Rząd PRL-owski tego nie robił, zwłaszcza że po 1968 roku niespecjalnie było mu łatwo z generałem Jaruzelskim na czele. Więc no, my mamy w tej dziedzinie ogromne zaległości. Dzisiaj tego się nie odrobi na raz. Więc to jest długa praca, długa jeszcze praca przed nami. Ja bym sobie wyobrażał na przykład, że oczywiście z jednej strony tego typu osoby, które takie teksty piszą, a to nie jest przypadkowa osoba zresztą, bo ta autorka tego tekstu to jest osoba, która doskonale wie, jak było. To nie jest tak, że się przypadkiem coś tam wypsnęło albo się przejęzyczyła. Nie, to jest celowa, chamska moim zdaniem manipulacja, taka na zimno zupełnie. Więc poza tym, żeby takie osoby pozywać do sądu, to co proponował Rafał Ziemkiewicz, uważam, że absolutnie tak się powinno robić. I powinny się znaleźć na to pieniądze, żeby ludzie, którzy mają pomysł na coś takiego, się po prostu bali, że muszą za to, że będą musieli za kłamstwa za przeinaczanie prawdy historycznej zapłacić. Ale oprócz tego wyobrażałbym sobie na przykład, nie wiem, no, sfinansowanie serialu, który pokazywałby prawdę o czasach Holokaustu, również z informacjami na temat tego, jak się zachowywali różni przedstawiciele różnych innych społeczności, od Belgów, Holendrów czy Francuzów poczynając, oczywiście przez Niemców, kończywszy na społeczności żydowskiej, która też ma jakieś rozliczenia ze sobą nie do końca skończone, bo przecież to, co się działo w gettach, czy to, w jaki sposób tam byli traktowani zwykli, prości ludzie przez policję żydowską, czy przez kierownictwo, na przykład, nie wiem, w Łodzi jest słynna historia oddawania dzieci, prawda? No, no, to są rzeczy, o których mało kto wie, albo one gdzieś giną w powrocie dziejów. Mówmy o tym. Co ale na ten temat jest? Okazuje proszę, się, że interwencja sądowa. Okazuje się, że interwencja sądowa czasem przynosi efekty. Tak się stało w przypadku CDF i filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Chyba 2 tygodnie temu zapadł wyrok, który prawomocny wyrok, który kazał stacji przeprosić, zamieścić przeprosiny, tylko nikt już tych przeprosin nie przeczyta, a film obejrzały być może miliony. Agata Puścikowska, Rafał Ziemkiewicz, może jeszcze o tych narzędziach. No mi się marzy po prostu film, ale porządny film, nie taki właśnie chałupniczo robiony, tak delikatnie to ujmę, chociażby na przykład o Matyldzie Goethe. Proszę państwa, to właściwie nie trzeba nic więcej oprócz tego, żeby zrobić dobry scenariusz z jej biografii. I właściwie z tym możemy wyjść w świat i pokazać prawdę. Tylko tak jak powiedziałam, narzędziami takimi, które są nowoczesne, świetnie zrobione, wręcz w hollywoodzkim stylu i tyle. Co jest istotne, to wchodzenie z tą prawdą nie do publicystów, nie do historyków, tylko do mas, do ludzi młodszych, do ludzi, którzy być może z historią są średnio za pan brat, no bo właśnie, bo to nie są osoby, które wiedzą, niestety nie wiedzą, łatwo nimi manipulować, no i właśnie, być może taki film po prostu aż się prosi, chociażby o Matyldzie Goethe, ale nie tylko. Rafał Ziemkiewicz, wchodzenie pod strzechy z filmami wystarczy, czy jednak narzędzia prawne? Na pewno narzędzia prawne są niezbędne, co jest nasze wieczne dziadowanie, że nam na wszystko brak pieniędzy, a jak się znajdują pieniądze, to idą na malowanie łódek albo na jakieś działania zupełnie pozorne. No, to jest do rozwiązania problem, bo na świecie jest taki, powiem tak, to jest oczywiście trochę fantastyka, ale gdybym był politykiem, to bym starał się za wszelką cenę w tej sprawie dogadać się z ruchem BLM i z ruchami murzyńskimi, powiem to niepoprawne słowo, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ oni bardzo nienawidzą Żydów za to, że Żydzi ten Holokaust stale propagują, podczas gdy czarni uważają, że to oni są najbardziej skrzywdzeni w dziejach świata, bo niewolnictwo to była prawdziwa zbrodnia, a Żydzi tam w kółko o tym Holokauście, gdzie ich raptem parę milionów zginęło, podczas gdy w niewolnictwo 200 lat, czarni obliczają, że 150 milionów było niewolników, połowę z nich zamordowano. Nie wiem, ile tam prawdy w tych liczbach. Ale jakby ich szturchnąć na takiego New Yorkera, gdzie dlaczego udało się, był te, przypomnę sprawę New Jersey. Musimy niestety skończyć. Zrobił jakiś wałek, prawda, i chciał z deweloperami, chciał usunąć polski pomnik. Udało się to zatrzymać, bo rękami amerykańskich weteranów. Musimy skończyć niestety. Rafale, no. Słyszę błagalny ton w słuchawce, że niestety czas nam się skończył. Bardzo przepraszam, że Piotr Kuźnieruk już nie zdążył. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Agata Puścikowska, Jacek Łęcki, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Kuźnieruk byli moimi gośćmi. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.